Uwaga, są tutaj wszyscy. Witam was mordeczki na dzisiejszym odcinku. Ja jestem Freeze i dzisiaj, a właściwie to nie dzisiaj, bo dziś i jutro przez 24 godziny zobaczymy, kto przytyje najwięcej. 24 godziny. Komu się to uda, wygrywa 1000 zł. Challenge dla każdego. Idziemy teraz na wagi i się ważymy. Jak dziewczyny nie chcą pokazywać, to nie muszą, ale wierzę, że pokażecie, znaczy, że powiecie na końcu, jak wasza waga się zmieniła. Zrobimy zdjęcie, Marta, robimy zdjęcie i pokażemy, na przykład ja tobie pokażę. Będziesz mógł potwierdzić. Dobrze. Ale nie będę musiał. Także dobrze, niech będzie. Więc słuchajcie, 24 godziny. Od teraz jest 21:48, do jutra, do 22:00 zaokrąglimy. Kto najwięcej przytyje? To ja jeden maka, nie? Zwycięża. Dawaj wagę, trąba, przynieś wagę. Ja jestem głodny fest. Skąd po wagę? Zwycięża 1000 zł. Challenge rzucam każdemu, biorą wszyscy domownicy udział. Oprócz Krzycha, bo Krzychu pojechał. Nie ma go dzisiaj. Ale jeśli jesteście nowi na kanale, to klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji i bądźcie na bieżąco. I teraz te 24 godziny będą grubaśne. Spróbujemy zjeść najwięcej. Ja spróbuję też ten challenge wygrać, bo ja też biorę udział. Jak ja wygram, to po prostu nie będę musiał nikomu dawać kasy. A jak chcecie więcej odcinków, gdzie przez 24 godziny będziemy coś robili, to zostawiajcie oczywiście łapy w górę. 70 tysięcy i lecimy z kolejnym filmem. Być może kto na przykład schudnie, albo kto na przykład, nie wiem, coś zrobi innego, zobaczymy. Zostawiajcie łapy. No to co, trąba, dawaj wagę. Jazda, zobaczymy ile ważymy. W sumie ciekawe, bo nie wiem. Kurczę, w złym momencie trochę zacząłem ten challenge, bo właśnie się nażarłem, ale nieważne. Dawaj trąbalski. A tutaj się liczą, słuchajcie, każde miligramy. Ja jako pierwszy. Nie, to majcie się odbieram, normalnie, bo... No ja tak. Ja tam zamierzam wygrać to, więc nie wiem jak wy. Ale tysiaczek piechotą nie chodzi, tak? No. Oficjalne ważenie domowników ekipy, uwaga! Jeszcze, aha, jeszcze ten. Musimy, wiesz, jak to się nazywa? Face to face, nie wiem. Jakiś widz ostatnio do mnie podszedł i powiedział: ej, mogę sobie... Dawaj. Zrobić tą pozowanie? Dobra, to teraz ważenie. To jest sędzia, uwaga. Robię wszystkim fotę, dawaj. Żeby nie zapomnieć. Jezu! Od keto przytyłem 5 kilo już. 65 i 6. Michael, skakuj. Tylko czekaj, musisz go walnąć. 42,5. Tak stało. Ściągaj gacie, bo watch time damskiej części musi mi się podbić teraz. Na gimnazowicz. Uwaga, trąba, trąba. 78,9. Schudłeś coś? Schudę, bo wiesz, dużo ćwiczę. No i dawaj. 70,1. Ja jestem najgrubszy z ekipy? Najwięcej ważne. Ale jesteś najwyższy, Matej. Dobra, Łuki. Dawaj, Łuki. No zobaczmy. 71,8. No to dobrze. Dobra, kobitki, wagę daję wam, wręczam do rąk. A nie, bo ja nie chcę tego na nagraniu. No ja też nie chcę. No czekaj, wyłączamy nagranie. Cenzura, tak. Ewidentnie. Ważenie, loading i teraz widzimy się zaraz. Dobra, skończyliśmy się bardzo i Martą mówiła, ważymy serio praktycznie tak samo. I co już? No i w ogóle z Martą mamy różnicę tak serio kilku kilogramów. 2 kg między mną a Martą. No, czy nagrałyście, czy co? Nie nagrałyśmy. No miałaś powiedzieć, powiedziałaś, że zrobić zdjęcie. One nie chcą nagrywać, ile ich ważą. Bo się boją, wstydzą się baby. Ja mogę obstawić wagę w tym momencie tutaj panie elegancko, bez pełnego żadnego. Który to właśnie powiedział, skakał z dachu, a wy boicie się pokazać. Proszę. Ej, no weź, no, czemu nas tak Mikołaj... Ale teraz, czy ty też na swoim odcinku kiedyś nie mówiłaś, że o kompleksach chyba ten odcinek był, że no, teraz już się nie boisz pokazać swojej wagi i nie masz z tym problemu i możesz powiedzieć, ile ważysz i tak dalej? Boże, wtedy ważyłam 49 kilo, a teraz jadłam praktycznie same słodycze i przytyłam 3 kilo. Ty ważysz 52. No! Nie. A ile waży Murciks? Nie, powiedziałaś ile... Czyli ważysz 54, Marta, no ale to... No i dobra, no i mamy to. Wszystko wiadome. Ej, no! To prawda? Trzeba. Ale to jest normalna waga, 50 ileś kilo, jak jesteś dziewczyną, to jest... No właśnie, to jest malutka waga, a one... Zobacz, to jest normalna waga. Wstydzę się powiedzieć. Dobra, dobra. Byś ważyła 64, to byłoby takie mech, nie? Ale... 52 to jest git, nie? Dobra, no to co? Wera, znamy wagę, Marta, znamy. Dobra, 24 godziny, jutro do 22. Ja przyjąłem challenge. O 1000 zł, Mike, zobaczcie. Mike, pa, jak on leży i myśli. Jak tu przytyć? A ja mam plan. Bierz głęboki oddechy, to się napełni. Powietrze jest dużo, dużo ważniej. Magię przed wejściem na wagę zrobi. Dzisiaj nie muszę się w ogóle starać, na spokojnie. I słuchajcie, w dniu jutrzejszym wygrywam to. Na chillku nikomu nie dam kasy, po prostu zgarniam dla siebie. Mam plan, mam plan. Na szczęście numer 49 zobowiązuje. Spytałem się pana, od czego najbardziej przytyję i powiedział mi, że od maestro, więc w sumie wybór był prosty. Wiadomo. No, ja też wziąłem to samo. Co wziąłeś, kobitka? Kurczaczki. Kurczaczki. Ej, ale bez kitu. Podszedłem do gościa i mówię tak: poproszę, coś z czego najwięcej przytyję, bo gram o 1000 zł. Oczywiście robię jeszcze pranka, że zamawiam 20 zestawów, ale nie nagrał się dźwięk. No i w sumie tyle było z ciekawych rzeczy, które się zdarzyły, jak nie nagrał się dźwięk.
Abanos nie bierze udziału, widać, że wziął jakieś niskokaloryczne rzeczy. Co to jest? Jakaś rybka? Rybka! Rybka! A teraz nagrywamy dwa odcinki na raz. Widzicie ten fragment dwa razy, bo nagrywamy dzisiaj 24 godziny, kto więcej przytyje i jeszcze nie upuść tego challenge, więc... A, masakra. Smacznego wszystkim! Dziękuję. Żeby poszło w dupę, nie? Żeby cieszy. Dobrze, więc podsumowanie. Karol, ewidentnie szansa na wygraną jest duża. Weronika również jest, ale... Gigantyczna szansa. Ale Weronika mało zamówiła, więc no ja nie wiem. Trąba, tutaj szansa troszkę maleje. Ale nie dałem rady tej świetle. A no widzisz, Mike, oj, chyba ja, przegrana. Ja jadłem przed wyjściem. No, jadłem przed wyjściem. Czyli przegrana, Kabanoś nie bierze udziału. Mikser. Przegrana, Marta, wydaje się, że zjada wszystko, ale tam jest cały burger. Przegrana, więc z osób tutaj obecnych, jak na razie, faworytem jestem ja. Ja, Karol. Problem jest taki, że w twoim przypadku, że masz szybszy metabolizm na pewno ode mnie i od na przykład... I ode mnie na pewno też. No. Ale ja mam umiejętność, jak się szczelędzuję, to mogę wszystko, więc mogę tej kubki nie robić 24 godziny, nie ma dla mnie problemu i wygrywam to. 24 godziny bez kubki. Challenge. Późno. Ja też mogę nie robić. Powiem tak. Challenge to challenge, więc postanowiłem wziąć udział w nim także ja. Przy czym ja będę to robił w wersji keto. I zobaczcie, to jest moja kolacja dzisiaj. Stek i ogromna ilość masła, żeby po prostu zgadzał się tłuszcz. Mam nadzieję, że dobije to trochę masy. Jakby coś, to kawa już jest i wcale to nie jest żaden pretekst na to, żeby ktoś częściej latał do toalety. Zobaczcie, tutaj montuję i powiem wam szczerze, no niestety, ale muszę iść do toaletki. No i chyba nie wytrzymam, no trudno. Ale nie mówię nikomu, nie będę im dawał, wiecie, forów takich psychicznych. Nie mogą wiedzieć o tym, także cicho. Jest mega późna godzina, bo słuchajcie, prawie trzecia. Druga, 50. Przyznam wam szczerze, że wcale nie zamierzam wygrać tego challenge'u używając do tego jedzenia. Znaczy wspomagając się jedzeniem. Wiadomo, będę jadł dużo i to jest oczywiste, ale wydaje mi się, że najłatwiej będzie to wygrać, uwaga, pijąc. Trzeba dużo pić. Dlatego ja biorę sobie buteleczkę wody, wypijam ją całą. Taki jest plan na jutro. Jutro co najmniej 3 litry wody przez dzień, a na koniec challenge'u chcę wypić 2 litry wody naraz przed samym ważeniem. Zobaczymy, czy to się uda. Taki jest mój plan. Dobra, dobranoc, do jutra. No to dzień drugi challenge'u, witam was pięknie. Właśnie przed chwilą stałem i wykąpałem się również. I trzeba dzień zacząć od wody. Trzeba dużo pić, słuchajcie, to jest taktyka. Naprawdę, to może pozwolić mi wygrać. Także, woda w łapki i lecimy. Dobra, zobaczmy, co tam u kobitki, jak ona sobie radzi z tym challenge'em, jak zamierza wygrać. Ale najpierw trzeba się ubrać, więc uwaga! No i gotowe. Dobra, chodźmy na dół. Jak tam kobita sobie radzi z challenge'em? Pije kawusia. O, to niedobrze, bo po kawusi to się chce na kibelek. Ale już wypiłam całą butelkę wody prawie. A, czyli troszkę mój challenge podzielasz. Yes. To, znaczy moją taktykę, bo ja też zamierzam pić mega dużo wody. Dobra, jedziemy, słuchajcie, odwiedzić jeszcze moich rodziców na wieś do mnie. No i po drodze oczywiście zahaczymy o jakiegoś fast foodzika, żeby dobić kalorie. Ja chyba zjem jeszcze jakieś śniadanko oprócz tego. Dobra kobita, musimy coś kupić też z KFC, bo pomyślam, że to reklama McDonald'sa, cały ten filmik. Ej, no w sumie racja, to na powrocie. Cały czas jemy McDonaldy, ale to wcale nie reklama. Ale mogłaby być, więc McDonald's. Mamy tościki. No już biorę od ciebie, tylko zaparkujemy sobie tutaj, co? Twoją drogą, te tościki są mega dobre. No, nasze ulubione. Mają taki fajny ser i lubimy go bardzo. Smacznego, kobita. Smacznego. Wygrywamy to. Na pół ten challenge robimy. Właśnie byliśmy w sklepie z Michaelem. I z Martą. Ja jem sobie tutaj ciacha. No i dobijamy kalorii generalnie od początku dnia. To dawaj ciacha w takim razie. I ja obliczyłem sobie. Czekaj, będę musiał odliczyć teraz. Minus 43, tyle kalorii, 1279 kalorii będzie miało moje śniadanie. Wróciliśmy, ale nie na długo, bo zamierzamy z Werą wybrać się na pancake'i, najbardziej kaloryczne pancake'i w Krakowie. Tak, bo trzeba robić oczywiście challenge, nie dlatego, że chcemy sobie zjeść dobrze. Nie, wcale nie dlatego, że się challenge'owaliśmy i chcemy wygrać. A co najlepsze, byliśmy teraz jeszcze u babci Karola i u rodziców Karola i oni też oczywiście nas chcieli czymś poczęstować. No i sobie też pojedliśmy, co nieco. Tak, tak, oczywiście u mamusi został zjedzony kotlecik schabowy, standardowo. A zobaczmy, jak tutaj domownicy zapatrują się na challenge. Czy ktoś tutaj je? Czy ewidentnie już się poddali? Słuchajcie, nikt nie chce wygrać tysiaka. Sprawdźmy. Ba, jak zreją. 500 kalorii już się zostało załadowane. Ważyliśmy posiłki. Serio? 150 gram, 200 gram, 250 gram, także wiesz. Nice. No, a ja byłem u mamusi na obiadku, także nie macie szans. Ja już jestem po jednym obiadku, bo moja taktyka była taka, wstać wcześniej i zjeść dzisiaj 3 obiady. I nie robić kubki. Już jestem po jednym i po śniadanku oczywiście.
Amatorzy, amatorzy zostali w domu. A słuchajcie, najlepsi właśnie jadą na żarcie. Na żarcie i zdobyć punkty. Zdobyć kilogramy, zobaczcie. Vera jest ze mną i Marta też. A reszta amatorów została w domu. Patrzcie na tego screena. Patrzcie na tego screena, jaki amatorzy, no amatorka na maksa. Niepoważnie biorą ten challenge do siebie, no na maksa niepoważnie. Vera też ma duże szanse. O tyle ja mam plan, jak te szanse jej zmniejszyć. Wystarczy, że ją ścisnę mocno, no i wtedy z niej wszystko wyjdzie. Na pewno nie. Mamy Vera też taką przewagę, że wstaliśmy wcześniej, najwcześniej ze wszystkich. I dużo zjadliśmy dzisiaj. I zjedliśmy jako pierwszy posiłek. No więc na przykład teraz jestem głodny, więc mam ochotę coś zjeść. Zjem sobie coś słodkiego albo nawet jeszcze jakąś pizzkę. No i później coś dorzucimy, no i myślę, że na chilku. 16:20 jest, także jeszcze ile? 4-6 godzin. Sporo czasu. A ja wam powiem, że ja dzisiaj wygram ten challenge z tego względu, że zbliża mi się, jak to się mówi poprawnie, miesiączka. I babę przed miesiączką jedzą wszystko. I ja dzisiaj czuję, jakbym ważyła ze 100 kg, no i mam ochotę zjeść następne 100 kg, więc będę ważyć 200 kg. W ogóle miesiączka, jak to brzmi, to tak brzmi, jakbym był w podstawówce. No co mam mówić, że okres mi się zbliża, no to... Kobiece dni. Napiszcie w komentarzu, jak wy mówicie na te dni. Trzeba zrobić to z rozwagą i głową. Nie wolno brać nic, co spowoduje, że będzie się chciał kubkę. Mi się wydaje, że te pancake'i mnie zapchają i ja chyba na pizzę postawię. Właśnie, ja na pewno biorę pizzę. Jest na przykład pizza 5 serów, a ser jest ciężki bardzo. No. To będzie niezły wybór. Zrób tą orkę. Pamiętasz? Zrób. Nie. Tylko nie wypij mi. O, zobaczcie! Jeszcze teraz mi zaczęło brzęczeć, więc idę po żarcie. To moje. Kurczak? To jest kurczak, no. Ale będzie dobre. Zjem to całe zjem. Let's go. Dobra, zaczniemy najpierw od tego niesłodkiego. Chociaż słodkie takie ładniejsze jest. I ładnie pachnie też. No, dobra. To jest kurczak z cheetosami. Wow, man! Ale pięknie, ale dasz mi spróbować? Nie. Dobra, challenge wygrany, zobaczcie. To tak ładnie wygląda, ja zjem dwa gryzy, już będę pewnie pełna. Ale ładnie to wygląda, fez ładnie. Patrzcie na to. Ja się na 100% zaraz uciapię, więc włączyliśmy nagrywanko, bardzo proszę. Ale dobra, fez. Ja wygram ten challenge, zobaczcie. Dobra, koniec. Większość pancake'a i pizza zjedzona. O Jezus, to aż przerwa na co najmniej pół godziny. Dobra, wracamy na chatę, co? Umieram, serio, Jezu. Ale się najadłem, się tak się najadłem. To jest nowoczesny parasol. Marta jest Chińczykiem. Ej, ale kiedyś miałem na osiedle taką panią, co była właśnie Azjatką. Ta pani Azjatka nosiła na głowie takie butelki wody. Tak ze sklepu wracała z takimi butelkami wody na głowie i nie trzymała rękami. Ale najpierw jedziemy jeszcze do sklepu, ponieważ trzeba dokończyć ten challenge. Jak już challenge to challenge, robimy jeszcze jakieś szybciki, słodycze, żeby ważyć więcej, nie? A może jeszcze właśnie... Ja. Co? No bo tak śmiesznie, że wy tak bierzecie słodycze sobie i to jest taka wymówka, że... No tak. Wcale nie jemy słodyczy, po prostu robimy challenge, tak? Nic nie powiem. Po prostu zjem i wygram ten challenge. Majek robi, słuchajcie, szybkie ważenie, bo chcę sprawdzić, czy mu tam coś przybyło. Ile miałeś wcześniej? 42,5 chyba z tego, co pamiętam. 42,9. 43. Czyli dokładnie tyle, ile zjadłeś, Majek, zjadł pół kilo kiełbasy. Nie no, nie zjadłem aż tyle, nie? Ale wypiłem energola. Majek, stój tak. To jest tak, przed challenge'em, kurde, po challenge'u, kurde. Ale mam taktykę taką, o godzinie 21 zaczynam pić, żeby przez godzinę mi się to picie strawiło i poszło już do... A zresztą nie będę wam tłumaczył, bo tutaj podsłuchują, chodźmy, ja wam powiem. Podsłuchują! Ja wam powiem tutaj. Dobra, więc o 21 pijemy i przez godzinę zdąży mi się już ta woda cała, którą wypiłem, strawić i przejść do, jak się nazywa ten narząd, gdzie się trzyma woda? Pęcherz moczowy. Pęcherza, dokładnie. Przed samym challenge'em gdzieś za godzinkę też przyjdzie mi pizza, którą zjem, więc idealnie gdzieś wejdzie około 400-500 gram jakiegoś jedzenia. Do tego ta woda wcześniejsza. No i przed samym challenge'em zamierzam wypić 2 litry wody i wypełnić sobie nimi brzuch cały. Albo chociaż litr. Liter na pewno zmieszczę. Tak 10 minut przed końcem. No i ważenie. Mamy, uwaga, 20:42. Godzina i 20 minut zostały. Także dla mnie to będzie ostatni posiłek przed końcem challenge'u. O, powiem tak, no powiem szczerze, tak średnio mam ochotę na tą pizzę. I tak średnio mam miejsce na tą pizzę. No ale challenge to challenge, tak? To jest podwójny ser, dlatego że ser jest ciężki. Więc wziąłem podwójny ser. Git, dobra, to ja szamię. Połowę zjadłem, już więcej nie zjem. O, a mogę? No.
Jabłka. A ja mam jeszcze 8 parówek, ważą razem 800 gramów. Proszę, je zjem. Na koniec challenge będę ich wpychał do buzi. Nie, buzi nie wolno mieć. Ale wpychał do buzi tak, że wiesz, na siłę do przełyku. Ale z buzi nie mogą być, nie? Bo ja już tutaj Majkowi dałem pomysł, żeby sobie kamieni i co do buzi. Jak się położyć, bo umieram. Zostało jeszcze, uwaga, zobaczmy, godzina niecała. Więc sprawdźmy, co robią domownicy. Łukasz, jak widać, nie bierze udziału za bardzo. Łukasz nie pali, ale mało kalorii. Ale Łukasz czeka. Tutaj coś się dzieje. Majko odpalił grilla. Tutaj się coś dzieje, zobaczcie. Majko, jaką robisz parówę? Sobie, Krzysiowi i kto jeszcze będzie kał? Majk robi kiełbaski, zobaczcie. Nie wiecie się wszystkie, a nie oni. Majk robi kiełbaski, więc zobaczymy, czy to pozwoli mi wygrać, ale ja się idę położyć, bo umrę zaraz, nie? Zaczynam moją taktykę i piję wodę, ale już umieram, a wypiłam pół butelki. Wypiłam połowę butelki. Dobra, czas na duży kaliber. Do 22 to zniknie. Powiem wam, że chce mi się okropnie sikać, ale nie pójdę do toalety, bo stracę na wadze. 21:28. To jest mój klucz do zwycięstwa. Mój też. Tylko ty masz jakiś mały. Ale to będzie ciężkie, nie? To będzie tak ciężkie. Dobra, lecimy. To od razu mówię, po 22 szach pierwszy na tą toaletę. Ja robię. Ej, śmiesznie będzie, jak Karol wejdzie na wagę i się pożyga. Wtedy już będzie mniej ważył. To sekundę po zapisaniu w wyniku się zdarzy. Już wiem, że na siedząco nie wolno pić. Muszę być wyprostowany, bo tak to mi już nie wchodzi. Mam za dużo już tutaj rzeczy w brzuchu. O Jezu, ale mnie boli brzuch, ja pitole. Oh fuck. O Jezus, nie mogę się ruszyć, ja. Nie mogę wstać, sięgam. Jaka dobra kiełbaska? Jak coś, to mam 800 gramów parówek. Chce ktoś dobić 800 gramów? Ale jak skończymy ten challenge, nie, to ja normalnie będę... Po pierwsze, nie jadł przez 3 dni, a po drugie, siedział na kiblu przez te 3 dni, które nie będę nic jadł. Nad wodą sobie posiedzisz. Czemu nad wodą? Nikt nie zrozumiał. Jak siedzisz w kiblu, to siedzisz nad wodą. Aaaa, no, bez kitu. Pa. Kończmy to już. Dobra, masz. Rozgałam się? Tak. Stwierdziłam, że wysikam się. Bo jak będę się tak spinać, to jeszcze się coś poluzuje i... Dobra, 5 minut, 21:55 jest. Zamknąłem wszystkie łazienki i daję wam klucz za 1000 zł. No, to chyba dziewczyną, ja nie mam z tym problemu, żeby sobie wyjść i... No właśnie. Dobra, 3 minutki, nie? Równo, ja zaraz ustawię dokładnie budzik. Jak minie z 58 na 59, ustawiam zegar, stoper na minutę. I jeśli zacznie dzwonić, to nie wolno mieć nic w buzi, nic. Czemu? Dobra, jest! Dobra, da. Zostało 50, tutaj jest licznik, 58 sekund. No to co? Let's go, baby. Ja pieszę, bym wciąż, nie? Ale dobra, to chyba wystarczy. Nie no. Ja już wypiję. Muszniankę do nam jeszcze. Całe szczęście jestem pierwszy, bo ważymy się w takiej samej kolejności, jak ważyliśmy się wcześniej. Koniec! Minęło 24 godziny. Jaka była moja waga? Waga Karola 24 godziny temu to było 65 i 60 kg. 68,1! Aaaaaaa! 2,5 równa. 2,5 kilo. Patrzcie. Ja miałem 42,5 kilo. 43,9! 1,4. To nieźle też, ale daleko do mojego 2,5. Dobra, ja miałem 78,9, pozdro. 78,9, a jest? Co? 80? 2,5. Łapie na twoim dużym palcu twarz, nie? 82,6! Czyli ile ty masz? 1 plus 2, 6, 3,7 kg. 3,7 trąba przy tym, holy shit, man! Mikser? 79, a ile było? 71. Dobry zawodnik! To jest ten go! Zabij ode mnie! Ile Łuki miał? 71,8 było. Ej, Łuki! Nie też! 79,2! Jest! Dobra, teraz my z Martą będziemy się ważyć. Dawaj Marta, zamykam tu. Dobra, ja ważyłam 53, teraz wchodzę, a czekaj, jeszcze skarpetki. Dobra, uwaga. O nie, stop, na YouTubie to nie jest najlepszy pomysł. Dlatego ja nie zdejmuję skarpetki. Nie? No dobra. 53 kilo, czyli przytyłam kilogram. Kilogram. O, to było 2 kilo.
2 kilo? No. No ekstra, czyli w sumie trąba wygrał. Ja. Jestem zszokowany, serio. Także słuchajcie, trąba, Jezu! Serio? Ale jak ty to mogłeś wygrać? Coś ty mówisz, że zadałem burgera no, i... No trąba zjadł dzień burgera, tylko jak to jest możliwe? Ja ci zjadłem 3 obiady. 4 litry wody. I wypiję 4 litry napoju. Więc Mati, wygrałeś tysiaczka, także gratulacje. Pierwsze miejsce. No i co? Drugie ja, trzecie o dziwo Marta. Halo, dzień dobry. O, gotówka do mnie przyszła. Gratulacje dla największego grubasa w ekipie. 3,7 kg. Jak chcecie dowiedzieć się jak, no to piszcie na priv, także no jak ktoś chce, naprawdę wiecie. Na przykład ściukujecie się przed walką na przykład, nie? Na przykład jak w MMA, to wiecie, jak chcecie przytyć, żeby dorzucać przeciwnikowi, żeby chciał się zajmować. Trąba pomoże, ale nie jest tani, nie jest. Nie jestem, 1000 zł za nauki, no widzicie. Ja wierzę, że tu jest 1000 zł. Gratulacje Mati, okazałeś się lepszy. A powiem szczerze, że no. Nie doceniłem i zlekceważyłem przeciwnika i to był błąd. Ale to był hardkorowy challenge, Jezu. Po co ja tyle jadłem dzisiaj? Ja mam wrażenie, że nie będę nic jadł 3 dni. Jak chcecie kolejny odcinek, gdzie będziemy chudli, to zostawiajcie łapy w górę. Subskrybujcie też kanał, klikajcie w czerwony przycisk, a my się żegnamy. Do kolejnego odcinka, ja idę spać i umierać. O Jezus, na razie, siema.